Pomysł na przeniesienie jednej ze scen Suwałki Blues Festiwalu z Parku Konstytucji na teren bulwarów nad Czarną Hańczą ma zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Od pierwszej edycji tej imprezy park położony przy ratuszu był sercem festiwalu. To tutaj gromadzili się mieszkańcy i goście. To tutaj wybrzmiewały bluesowe rytmy. Tutaj można było skorzystać z usług gastronomicznych, czy po prostu usiąść na trawie i zatonąć w muzyce. Najbliższa edycja może przynieść zmianę. Wiele wskazuje, że jedna ze scen stanie na pobliskich bulwarach. O ile organizujący imprezę są zwolennikami takiej zmiany, o tyle ci, którzy stanowią publiczność festiwalową, są do pomysłu dość zdystansowani. Ci ostatni twierdzą, że rozdrobnienie publiki po prostu zepsuje wyjątkową atmosferę imprezy. Tę jedność, która tak bardzo widoczna jest podczas dorocznych edycji Święta Bluesa. Organizatorzy podkreślają, że rozsunięcie scen nie będzie dolegliwe dla odbiorców, a podnoszone przez publikę argumenty o atmosferze i klimacie imprezy zdają się ich nie przekonywać. Kluczowe w tej sytuacji wydaje się więc być pytanie zadawane przez stanowczych przeciwników zmiany. Czy ten festiwal jest dla publiczności, czy dla organizatorów? A jakie wy macie zdanie? Na komentarze czekamy na naszym Facebooku.